Witam Państwa wszystkich zebranych przed monitorem, chcących oglądać sobie różne ciekawe rzeczy. Dzisiaj opowiem Państwu o geotermii podhalańskiej i różnych aspektach funkcjonowania geotermii, głównie związanych z ciepłownictwem, bo tam jest i balneologia, jest i rekreacja, i różne inne rzeczy. Tak, troszkę może o to zahaczymy, ale najpierw ogólnie o całym systemie geotermalnym. Pierwszy otwór, który sięgnął po wodę geotermalną, był otworem wierconym za ropą i gazem. Okazało się, że zamiast trafić w gaz i ropę, trafiono w gorącą wodę. No i z początku nie wiadomo było, co z tym robić, ale potem Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk zainteresował się tym dokładniej, w osobie przede wszystkim pana profesora, zapomniałem nazwisko, za chwilę sobie przypomnę, ale też tam parę innych osób pracuje, pani doktor habilitowany Beata Kępińska, pan Wiesław Bujakowski, doktor habilitowany Wiesław Bujakowski, cała grupa ludzi zajmuje się problemami geotermalnymi, a pan profesor Julian Sokołowski, on był takim jednym z odkrywców i twórców właśnie problematyki geotermalnej, rozwiązywał te problemy. Miałem przyjemność z nim współpracować. To jest pierwszy otwór w Bańskiej Niżnej, otwór Pan 1, który sięgnął po wody geotermalne. Tu jest otwór, tutaj jest duże odprowadzenie, szereg zaworów. No i z tego otworu otrzymano dość duży wypływ wody geotermalnej o wysokiej temperaturze rzędu 92 stopni. Więc od razu wymyślono, żeby tym podgrzewać miejscowe domy. Ale wróćmy do sytuacji, jaka jest w tej chwili geologicznej, jaka jest w tym rejonie i decyduje o tym, że wody są geotermalne właśnie i okazuje się, z punktu widzenia chemicznego, zasobne bardzo są w potas. My jesteśmy gdzieś, jeśli chodzi o nasze geotermie i otwór Bańskiej, mniej więcej, tu jest Nowy Targ, więc to jest mniej więcej tutaj. Tu mamy trzon magmowy Tatr z granitami, granitognejsami, różnego rodzaju skałami zasobnymi w skalenie potasowe i skały mezozoiczne i młodsze występują tutaj, w tym rejonie i tutaj jest otwór Bańska. Także wody, które spływają po Tatrach, dostają się pomiędzy skały mezozoiczne i skały młodsze. Tu się nasycają, spływając po granitach, granitognejsach, nasycają się w potas i wpływają na duże głębokości rzędu, tutaj w rejonie Bańskiej, rzędu 3 km, gdzie są podgrzewane w związku ze stopniem geotermalnym. Tu jest na 3 km jest dosyć ciepło. No i zrobienie otworu wiertniczego w tym rejonie powoduje wypływ gorącej wody, z którą różne rzeczy można robić. Są jeszcze otwory w tym rejonie w innych miejscach, między innymi w Bukowinie Tatrzańskiej, które też dają ciepłą wodę. Tam są wielkie kąpieliska wspaniałe, polecam, można sobie pojechać wykąpać się w ciepłych wodach. W Poroninie mamy otwór, który na razie nie jest eksploatowany. No i Antałówka w samym Zakopanym, która no, ma dość niskie temperatury, ale też można korzystać z kąpieli. Jaszczurówka to było pierwsze miejsce, gdzie jeszcze w okresie przedwojennym stwierdzono podwyższone temperatury. Tam są wody lekko podgrzewane kilkunastostopniowej temperaturze. Zrozumienie tego budowy geologicznej, zależności pomiędzy warunkami geologicznymi a samymi warunkami wypływu i temperatury wody geotermalnej jest podstawą w ogóle w gospodarowaniu tymi zasobami wody
wody geotermalnej. One są dość spore, no ale jednak w pewnym sensie ograniczone i nie można przekraczać pewnych parametrów eksploatacyjnych, bo można po prostu zniszczyć złoże. Po niejakim czasie nawiercono następne otwory też w rejonie Bańskiej Niżnej. Stworzono system pomp przyspieszających przepływ wód tych termalnych. No i cała infrastruktura przy okazji powstała. Otwory te, które były pierwsze, otwór Pan 1 jest otworem już dosyć starym, częściowo skorodowanym i, no i trzeba ostrożnie eksploatację prowadzić, ponieważ można ten otwór zniszczyć. Rury w środku są podrdzewiałe, natomiast myśmy z profesorem Jackiem Banasiem zajęli się procesami korozji i różnymi zjawiskami towarzyszącymi, ponieważ cały system geotermalny, myślę o systemie rur, wymienników ciepła, pomp i tak dalej, no, oparty jest głównie na żelazie. To są rury żelazne, różne elementy, zawory są żelazne i to wszystko koroduje, więc trzeba się było temu dokładniej przyjrzeć. No i tak żeśmy tutaj zrobili. Za chwilę o tym opowiem. Został zrobiony taki nadzór geochemiczny wody, system komputerowy, który monitoring taki, który notował co godzinę, robił analizę wody sam i zbierał dane do komputera na twardy dysk. To bardzo ciekawe rzeczy powychodziły. No a tutaj mamy mniej więcej relacje pomiędzy górami a głębokością otworów. No, najwyższe, prawda, są rysy w polskiej stronie, prawie 2,5 km wysokości, natomiast otwory sięgają ponad 3 km w głąb, więc jest to dość głęboko. Całe osady triasowe głównie, które dostarczają wody geotermalnej, przykryte są fliszem podhalańskim, który tworzy jak gdyby uszczelkę. To są relatywnie młode osady, które tworzyły się w ciepłym morzu falującym w tym rejonie jeszcze 8-9 milionów lat temu. Botanicy tutaj robili badania tych osadów. Jest flora, powiedzmy sobie, klimatu pacyficznego. Musiał pięknie wyglądać. Tatry, przed Tatrami fragment morza ciepłego z rybami, z różnymi roślinami. No i tutaj z tej strony gorce, prawda? Taki zatoka piękna, ciepła, kiedyś tutaj była. No i po niej pozostał flisz podhalański, takie skały ilasto-piaskowcowe, taki przekładaniec, który uszczelnia całą geotermię od góry. Do badań zostały wzięte filtry, do badań na AGH zostały filtry, wzięte filtry, które filtrują wodę geotermalną płynącą z głębszych partii ziemi właśnie w Bańskiej. No i to są filtry tego rodzaju, z takiej włókniny zrobione, na których zatrzymują się, na włóknach zatrzymują się różne rzeczy, które pompują pompy z dużej głębokości. Są to zarówno fragmenty skorodowanych rur, jak i czasem rzeczy krystalizujące w rurach. Zaraz Państwo to dokładniej zobaczycie. Fragmenty rur, korozja wygląda w ten sposób. Sprawa jest niebanalna, dlatego że tutaj robiliśmy badania i obliczenia. Wynika z nich, że z systemu tego ciepłowniczego, geotermalnego, systemu rur, wymienników i tak dalej, rocznie do złoża zatłaczanych jest ponad 5 ton żelaza, czystego żelaza, także ta korozja postępuje dosyć szybko. Produkty, które tworzą się na rurach i na filtrach, wyglądają w ten sposób. To są zarówno fragmenty rdzy systemu geotermalnego, dlatego że woda
geotermalna, ta właśnie w Bańskiej, jest wodą dosyć agresywną. Zawiera siarkowodór, czyli H2S, który jest agresywny chemicznie. Zawiera też węglowodory, co prawda w niewielkiej ilości, ale po wypompowaniu z tych 3 km woda lekko pachnie węglowodorami. No i zawiera szereg różnych rozpuszczonych minerałów w formie pierwiastkowej, między innymi potas, ale też wapń, sód, chlor i tak dalej, które przy spadku temperatury, bo na dole się szacuje, że w złożu temperatura wynosi rzędu 120 stopni, przy powierzchni rzędu 90 stopni. Ona, gdy jest pompowana z dużej głębokości, płynąc rurą przez coraz płytsze warstwy ziemi, schładza się, dlatego że te płytkie warstwy są zimne, niepodgrzewane w każdym razie. Piecyk jest, że tak powiem, na dole. Tak wygląda właśnie produkt korozji na fragmencie rury skorodowanej, na której krystalizują właśnie węglany i wtórnie również węglowodory. Bajka z tą krystalizacją produktów korozji okazała się dużo bardziej ciekawa, niż się to zapowiadało. Okazuje się, że ta korozja jest bardzo zróżnicowana. To nie jest taka zwykła rdza. Tam krystalizują bardzo różne minerały jako pochodne żelaza, z których rury są zrobione, ale też towarzyszy im krystalizacja różnych minerałów z tej wody geotermalnej przy schładzaniu. Przy schładzaniu, przy przepływie ku górze, jak temperatura wody się obniża, dochodzi do przekroczenia iloczynu rozpuszczalności, głównie węglanów, i one się po prostu zaczynają strącać. Tutaj można popatrzeć, te takie żółte, złote w różnych odcieniach, to są węglany. Natomiast również krystalizują związki żelaza i manganu. To są te rzeczy, z których część pochodzi z korodujących rur, ale część również strąca się z wody geotermalnej. Pod mikroskopem, to są zdjęcia spod mikroskopu polaryzacyjnego, bardzo efektowne, bardzo ładne są to rzeczy. Natomiast tutaj jeszcze widać jedną rzecz, czy nie jedną, ale jedną z kilku. Widać cykliczność krystalizacji, to znaczy wody termalne płynące z dużych głębokości zmieniają cyklicznie swój skład chemiczny. Głównie jest to związane z porami roku, zima, lato, dlatego że duża część wody geotermalnej to jest woda, jak mówiłem, spływająca po Tatrach i dostająca się do Triasu na tą głębokość 3 km. No i okazuje się, to profesor Zuber robił badania izotopowe, okazuje się, że skład tej wody pozwala jej wiek szacować na około, plus minus jakaś tam poprawka jest, na około 10 tysięcy lat, więc nie jest to woda stara, na pewno jest to woda po ostatnim zlodowaceniu, którego maksimum było tak między 21 a 18 tysięcy lat temu, czyli częściowo może być to woda również polodowcowa. I widać, że strącają się minerały, krystalizują minerały cyklicznie. Warstwa tlenków żelaza z manganem, węglany, tlenki żelaza z manganem, węglany, tlenki żelaza, znowu tlenki żelaza z manganem, spękane, w których krystalizują węglany, i ponownie tlenki żelaza. Też są takie utwory kuleczkowate, węglanowe. To cała gama. Wzięliśmy te rzeczy pod mikroskop skeningowy. Tu jest powiększenie, skala to jest 50 mikronów, czyli 0,05 mm. No widać, że dosyć masywnie krystalizują. To są głównie związki skorodowanego żelaza. To są przede wszystkim takie słabo krystaliczne, jak lepidokrokit, getyt, i takie częściowo bezpostaciowe związki, słabo
krystaliczne, mocno uwodnione. Natomiast w zagłębieniach krystalizują tego typu rzeczy, to też są związki żelaza, takie typu getytu, właśnie takie nerkowate, naciekowate, to jeszcze jest większe powiększenie, 20 mikronów. No i krystalizują węglany w tych produktach korozji, bardzo ładne kryształy kalcytu, ale tam i dolomit się trafia czasem i czasem syderyt w niewielkich ilościach i cała gama różnych innych minerałów, troszeczkę minerałów ilastych. Wydaje się, że to są rzeczy jak gdyby mało istotne i peryferyjne. No. Nieprawda, ponieważ tak rozwijająca się korozja niszczy otwór wiertniczy. No jak się otwór wiertniczy zawali, to trzeba będzie kilka, albo nawet myślę kilkadziesiąt milionów złotych wydać, żeby nową dziurę w ziemi zrobić, żeby dalej tą gorącą wodę pompować. Więc rozpoznanie tego, co tutaj krystalizuje w tych skorodowanych rurach i systemie geotermalnym, jest niezwykle istotne. Przede wszystkim ze względu na różnego rodzaju sposoby zabezpieczenia rur przed dalszą korozją. O tym mógłby powiedzieć profesor Jacek Banaś, no bo on jest od korozji przede wszystkim i różnych metod zabezpieczania. Jest to cała gama różnych technik czy technologii, które mogą rury zabezpieczyć i przedłużyć im żywotność, a tym sposobem przedłużyć żywotność całego systemu geotermalnego. Tu mamy na fragmentach rdzy krystalizację węglanów. Tutaj właśnie są powierzchnia rur objętych procesem korozji. Może to nie wygląda specjalnie interesująco, ale z punktu widzenia całego systemu, który jest dostarczycielem ciepła już w tej chwili dla dużej części Zakopanego i okolicznych wiosek, a także dla tych wszystkich balneologicznych basenów, tam Gorący Potok i różne inne, to jest ważne, bo jak ten jeden czy drugi otwór się zatka, no to wtedy będzie kłopot i z ogrzewaniem Zakopanego i innych tam miejscowości, i z tymi kąpielami i tak dalej. Tutaj te minerały, które krystalizują wtórnie w obrębie korodujących rur, zaworów i różnych innych elementów systemu, one nie tylko ładnie wyglądają, ale podczas krystalizacji one się rozpychają, że tak powiem. Siły krystalizacji są niezwykle duże. Potrafią nawet w przypadku niektórych minerałów podnosić całe domy do góry. W związku z tym występowanie tych wtórnych minerałów w drobnych pęknięciach właśnie systemu geotermalnego sprzyja niszczeniu całego systemu. Poza tym widać, że przepływy, robiliśmy takie badania, że przepływy wód geotermalnych przez cały system, bo w jednym otworze woda jest pobierana, pompowana do góry, dochodzi do wymienników ciepła, tam wymienia ciepło do obwodu tak zwanego zewnętrznego, którym woda jest transportowana do domów, do odbiorców, i po schłodzeniu ta woda wraca z powrotem drugim otworem wiertniczym do ziemi. Pod ziemią przepływa z jednego otworu do drugiego, zagrzewa się, no i znowu do góry i wymienniki, i tak to sobie cyrkuluje. Robiliśmy takie badania, z których wynika, że należy dbać o szybkość przepływu wody również pod ziemią. W wapieniach, dolomitach triasu, które są spękane, skrasowiałe, jeżeli będą tam zbyt szybkie przepływy wody, te pompy na górze będą zbyt ostro działały, to może dochodzić do zawalania się systemu tego krasowego, tych pęknięć, szczelin i tak dalej, no bo tam woda będzie tak darła, że to są skały stosunkowo miękkie, że może to złoże, w którym jest woda geotermalna, zniszczyć. W związku z tym nie należy przekraczać pewnych prędkości pompowania i pewnych wydajności, także to nie jest źródło ciepła w nieskończoność, ma swój limit, nie można go przekraczać.
Stąd też podjęto decyzję o wykonaniu następnych otworów wiertniczych, no i te otwory wykonano. Tutaj mamy bardzo piękny getyt krystalizujący na powierzchni takiego zwierzchniałej rury. Wtórne węglany tutaj krystalizują bardzo ładnie. No widać, że rury są miejscami dość mocno zniszczone. Zresztą już nie pamiętam, w którym z otworów zrobiła się dziura w tej rurze, która idzie w głąb ziemi, i do otworu pompy dociągały zimną wodę z jakiegoś płytszego horyzontu wodonośnego. Także z dołu płynęła gorąca woda, no ale pompy były tak silne, że dociągały do tej wody gorącej przez dziurę wykorodowaną w rurze takiej tej otworowej. I woda się schładzała, szła chłodniejsza woda ku powierzchni. W ogóle cały system geotermalny, no, działa bardzo sprawnie, jest cały czas pod kontrolą. Jest bardzo pożyteczny dla społeczności i dla środowiska, nie trzeba palić węglem. I po wielkim halo na temat łupków gazonośnych, z których niewiele wypadło, a pieniędzy poszło tam bądź wiele na te badania, no geotermia wydaje się jednym z takich sposobów i ekologicznych, i ekonomicznych, który należałoby rozwijać, bo to nie jest tylko kwestia ogrzewania, ale z systemów geotermalnych można również pozyskiwać energię elektryczną. Są systemy takie, które pozwalają gorącą wodę wykorzystać do produkcji prądu. I to jest już absolutnie ekologiczne, no, stosunkowo tanie. W pierwszym etapie są koszty, ale potem to działa samo, że tak powiem. No i ogrzewanie domów, co jest rzeczą niebanalną. Natomiast lobby górnicze, które, no, muszą ludzie żyć, górnicy i całe rodziny z czegoś, no jest takie, że chcą nadal przede wszystkim, prawda, wydobywać i spalać węgiel. I można by było to robić, gdyby na kominach założyć odpowiednie filtry. Był taki projekt, składałem go w paru miejscach, nikogo to nie interesowało. Projekt zrobienia filtrów indywidualnych na prywatne kominy, gdzie wyłapywany byłby i dwutlenek węgla częściowo, i siarka, i pyły. Tym sposobem byłoby górnictwo, wydobycie, transport, spalanie węgla i czyste środowisko. No ale to za dużo jest dla naszych decydentów, także na razie sprawa leży i idzie wszystko starym trybem. Perspektywicznie bez wątpienia geotermia jest jednym z podstawowych sposobów uzyskiwania energii odnawialnej, czystej energii odnawialnej. Także tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo za cierpliwość i polecam się na przyszłość.